I nie pokazujmy się nawzajem palcami, bo wszyscy tutaj mają swoje za uszami, tak? 4, 3, 2, 1, chciałem dobrze. Ale jeżeli liczy pan na 10 sekund ciszy na tej izbie, no to już chyba nie mam wątpliwości, że jest pan naiwnym człowiekiem. Polityka to jest show biznes dla brzydkich ludzi. To nie jest Fight Club, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję też za deklarację wsparcia. Jest pan po prostu serce, nie człowiek. Chcę pana zapewnić, że nad tymi projektami ustaw pracujemy. Zapraszam dzisiaj do słuchania mojego briefingu prasowego, który tego będzie dotyczył. Natomiast i wtedy też dowie się pan, jak można się jeszcze bardziej w to włączyć, w ten proces. Natomiast co do zamrażarek. Cieszę się, że odnotował pan, że w gabinecie marszałka zamrażarki już nie ma. Przyjrzę się temu, jak dystrybucja sprzętu AGD wygląda w innych zakątkach Sejmu. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnianą przez pana ustawę o pielęgniarkach, moje serce i mój umysł chcą jak najszybciej zobaczyć tę ustawę uchwaloną w Sejmie. Chyba nie tylko mój, bo wszyscy zgadzaliśmy się co do tego w dyskusji, że to rozwiązanie jest potrzebne, a więc rozumiem, że procesy przyspieszą. Natomiast przyjrzę się temu, dlaczego w innych miejscach są małe zamrażarki, skoro wielka już wyjechała. Proszę być pewnym. Wniosek przeciwny pana posła Suchonia. Panie marszałku, no wniosek o przerwę, pani poseł, więc teraz będzie wniosek o brak przerwy. To logiczne. A jest dużo gorzej niż było. Wstyd! Ojej. Taki akt przemocy wobec mównicy. Składam osobiście wniosek o wzięcie pod uwagę kandydatury Pawła Kukiza do komisji do spraw Pegasusa i się okazuje, że nie ma go na liście. Chciałem zapytać się, jak to jest możliwe, że w taki sposób nie szanuje się posłów Rzeczypospolitej, pani marszałek? Już odpowiadam, panie pośle. Parytety uczestnictwa w komisjach wynikają z decyzji Prezydium Sejmu i są wyliczone na podstawie liczby posłów. Byli państwa, ma określoną liczebność, to jest mała liczba posłów i bardzo trudno ją niestety podzielić w sposób całkowicie sprawiedliwy. Rozumiem intencje pana posła i bardzo proszę o te negocjacje pomiędzy klubami. Jeżeli przyjdziecie z takim wnioskiem, myślę, że w Prezydium będzie za tym większość. Czuję się niezwykle zaszczycony i bardzo się cieszę, że pan marszałek nie podjął decyzji o unieważnieniu naszych mandatów na przykład. Nie podjąłem, bo nie miałem podstaw, panie pośle, i nie życzę panu, żeby kiedykolwiek popełnił pan czyny, które mogłyby do tego doprowadzić. To nie jest debata, to są wnioski formalne. Sprostowanie przysługuje w debacie. Za chwilę, jeżeli będą państwo potrzebowali przerwy w obradach i to dłuższej dla uspokojenia emocji, to tę przerwę zarządzę. Natomiast w tej chwili bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce na sali. Chcę zabrać głos pani minister Paulina Henik-Kloska. Bardzo proszę, pani poseł. Panowie, poproszę o procedurę wykluczania posłów z obrad. Dziękuję. Panowie, rozpoczynam procedurę wykluczania was z obrad Sejmu. Nie jesteśmy w przedszkolu i nie będę ustalał, kto zaczął, bo nie jestem przedszkolanką, tylko marszałkiem Sejmu. Jeżeli pojawiają się, proszę zająć miejsce. Jeżeli pojawiają się, nie, panie pośle, zapraszam na miejsce. Tak? Ja myślę, że powinien pan, absolutnie, jeżeli był pan świadkiem takiej rzeczy, powinien pan ją złożyć na piśmie. Pan poseł Kołodziejczak czuje się pomówiony i powinien zareagować tak samo wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej. Ten wniosek przez komisję powinien zostać rozpatrzony pilnie, żeby takich spraw między nami nie było. Przepraszam, pani poseł Kwiecie, nie usłyszałem. Dobrze, można złożyć do Komisji Etyki Poselskiej, można złożyć do prokuratury, ale sala sejmowa nie będzie miejscem ani szarpanin, ani bujek, ani wyrzekania sobie, bo to nie jest Fight Club, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Najprawdopodobniej będzie to jeden z najbardziej dziwnych wniosków formalnych tego posiedzenia. O, niech się pan nie łudzi. O tym, jak pracujemy na tej sali, decyduje pan marszałek oraz wicemarszałkowie. Jednym z nich jest poseł Krzysztof Bosak. Myślę, że wszyscy przyznamy, że to poseł kulturalny, niezwykle merytoryczny i pracowity. Tu nie chodzi o Konfederację. Przed nami oczywiście, że bardzo ważne głosowanie, ale to chodzi, panie i panowie posłowie, o nas. Dlatego, panie marszałku, zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie 10 sekund ciszy,
aby każdy z nas zajrzał w swoje serce i odpowiedział sobie na pytanie, czy za chwilkę zagłosujecie zgodnie z własnym sumieniem. Dziękuję. Panie pośle, kiedy wyszedł pan na mównicę i powiedział pan, że pan zgłosi najdziwniejszy wniosek formalny, już podejrzewałem pana o naiwność, ale jeżeli liczy pan na 10 sekund ciszy na tej Izbie, no to już chyba nie mam wątpliwości, że jest pan naiwnym człowiekiem. Ale jeżeli państwo chcecie, ja bardzo chętnie przychylę się do tego wniosku i proszę teraz państwa w ramach eksperymentu parlamentarnego o 10 sekund ciszy na wejrzenie w swoje poselskie sumienia. Panie pośle, jest 10 sekund ciszy na wejrzenie w sumienie. Dlaczego pan to bruka? No i widzicie. 4, 3, 2, 1. Chciałem dobrze. Nie ma takiego trybu, pani poseł, jak ważna sprawa w regulaminie Sejmu. Tak, jak jest debata, to wtedy to jest miejsce załatwiania ważnych spraw. Panie pośle. Ale oczywiście, a ja panu chętnie odpowiem. Jeżeli pan premier wprowadził opinię publiczną w błąd pana zdaniem, to są media społecznościowe, w których można się do tego odnieść. Jest wiele innych miejsc, można zwołać konferencję prasową w tej sprawie, ale jeżeli w każdej sytuacji, w której ktoś z państwa twierdziłby, że powiedziana z tej mównicy została nieprawda, prostowałby ją z tej mównicy natychmiast po tym, spędzalibyśmy w tej wspaniałej Izbie 24 godziny przez 365 dni w roku. Nie jest to miejsce uprawiania publicystyki, a stanowienia prawa. Tak, i premier, wicepremier korzysta ze swojego prawa, państwo mają swoje prawa. W tej chwili nie macie państwo prawa do zajmowania stanowiska, ponieważ nie ma dyskusji. Jak nie będziecie rozmawiać, nie będziecie krzyczeć, to naprawdę nawet sobie z tą awarią poradzimy chwilowo, więc bardzo o to proszę, o spokój. I nie pokazujmy się nawzajem palcami, bo wszyscy tutaj mają swoje za uszami, tak? Bardzo proszę o ciszę. Panie Hołownia, szanowni państwo, to co pan wyprawia w ostatnich tygodniach, to jest hańba. Hańbą okrywa pan Izbę Niższą polskiego parlamentu. Jeszcze niedawno pan płakał nad konstytucją, a dzisiaj pan ją bezczelnie łamie. Konstytucja! Ostatnie tygodnie, szanowni państwo, to jest atak na fundamenty naszego państwa. Bezprawny atak i zawłaszczanie mediów publicznych. Bezprawne, bo zostały już stwierdzone przez sądy. Nie dopuszcza pan posłów Kamińskiego i Wąsika do wykonywania ich mandatu, ich uprawnień wobec Rzeczpospolitej. To jest skandal, a jest orzeczenie Sądu Najwyższego w jednym i w drugim przypadku. A pan mówi, że nie są posłami. To jest nieprawda. Byli bezprawnie zatrzymani, bezprawnie byli w więzieniu i bezprawnie pan teraz działa, nie dopuszczając ich do tego, żeby siedzieli razem z nami. Tu ma być 460 osób, a nie 458. I jeszcze jedna rzecz, to czas jest prokuratura. Czas się panu kończy, panie pośle. Dobrze, niech pan mnie posłucha. Ja pana panie nie Wójcik, proszę. Czas ja się żądam panu od pana, żeby pan ich dopuścił do tego, żeby sprawowali mandat, to jest raz. A dwa, cofnijcie się z prokuratury krajowej. Nie zawłaszczycie tej instytucji, tylko Dariusz Barst. Panie Wójcik, jeżeli preferuje pan taką formę zwracania się do siebie. Wspominał pan Konstytucja, artykuł 99, ustęp 3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Mówił pan, panie Wójcik, Konstytucja, artykuł 120 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Płacz nad Konstytucją to jedno, panie Wójcik, a jej stosowanie i posiadanie w sercu to drugie. Ja robię te dwie rzeczy i cieszy mnie też to pańskie nawrócenie na stosowanie zasad konstytucyjnych, o którym pan mówił. Dziękuję, ale pan będzie teraz prostował co? Wniosek formalny jest, słucham?
Ale pan wymieniał moje nazwisko, drogi panie wójcie. Ale dobrze, panie pośle, bo ja jednak będę się tak zwracał do pana. Będziemy tę rozmowę toczyli pewnie jeszcze wiele razy. Zgłosił pan wniosek formalny. Proszę pozwolić. Wymieniłem, dlatego że pan wymienił moje. Sam pan rozumie, w jakiej sytuacji mnie pan postawił. Bardzo się cieszę i mogę pana zapewnić, że państwa groźby nie robią na mnie żadnego wrażenia. Drodzy państwo, emocje są czymś naturalnym na tej sali. Cieszę się, że wyrażamy je w taki sposób, w jaki wyrażamy, nie przekraczając ram parlamentarnej debaty. Jeszcze wiele razy będziemy mieli okazję z pewnością spierać się o to, co znaczy normalność i równość wobec prawa dla wszystkich, niezależnie od ich statusu. Moje zdanie w tej sprawie pozostaje niezmienne. Natomiast chciałbym też prosić, żebyśmy przy wszystkich różnicach, które mamy, zachowali jednak pewną kulturę w zwracaniu się do siebie i procedowaniu w tej Izbie, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to rzeczywiście nasi wyborcy surowo nas za to rozliczą. Spierajmy się, ale nie zabijajmy, dobrze? Jeżeli mogę o to prosić. Panie prezesie, panie pośle. Wysoka Izbo, po tych... Mam nadzieję, że dowiem się, w jakim trybie. 8 latach waszych rządów to naprawdę i 20 nie starczy, żeby... ten potworny bałagan, żeby tutaj gorszych słów nie użyć, naprawić. I pan młody człowieku powinien o tym pamiętać. Dziękuję. Dała się do pańskiego wniosku pewna nieścisłość natury merytorycznej. Otóż to, że panowie Wąsik i Kamiński nie uczestniczył w pracach tej Izby, nie wynika z regulaminu Sejmu, a z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 99 wybraną. Drodzy państwo, wiem, że początki znajomości nie bywają łatwe. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Interes polskich rolników ponad wszystko. Interes polskich rolników ponad interes partyjny. Dziękuję bardzo. Moment. Wiem. 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 Panie ministrze, czy mogliby się państwo wznieść teraz okrzyk cicho? O, dziękuję. Panie ministrze, po pierwsze jestem panu wdzięczny, że nie wymienił pan większej liczby posłów w swoim wystąpieniu, co znacznie uprości nam procedowanie ze sprostowaniami. A po drugie, no, nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył, że zapowiedź 2 minut w pana wykonaniu to obietnica dużo bardziej obfita niż zwykliśmy mieć to w normalnym, codziennym życiu. Dziękuję za to wystąpienie. Z tych panów, którzy zostali wymienieni, a więc mają prawo do sprostowania, jeszcze raz jestem wdzięczny, że ograniczył pan ich liczbę. Pan poseł Sachajko jako pierwszy, pan poseł Kowalski, pan poseł Telus. A pana też wymienił? A kiedy wymienił? Nie. Znaczy... Zaraz, chwilę, krzyknijcie cicho, bo nie mogę się porozumieć z posłem. Panie, o, dzięki. Przepraszam, bo nieuważnie słuchałem w tym momencie. Czy jeżeli mówił pan minister, ten wolnościowiec pokazywał na pana, to o panu było? Dobrze. Bardzo proszę, pan poseł Sachajko, minuta. Dziękuję. Panie marszałku, po pierwsze... Pan też? Dobrze, panie. Panie marszałku, prosiłbym o czas i spokój. Oczywiście, ma pan minutę. Proszę o spokój. Panie marszałku, znoszę okrzyk cicho. Śmiałem się, panie ministrze, z tego, bo ostatnie pół godziny przypomniało mi, że, jak mówił klasyk, polityka to jest show biznes dla brzydkich ludzi. I to, co tutaj się dzieje, Janusz Kowalski pouczający nas na okoliczność, żeby się nie lansować, tylko pracować, i te wszystkie inne wypowiedzi są tylko potwierdzeniem tej tezy. Takiej samokrytyki ta Izba jeszcze nie słyszała, panie pośle, ale przyjmuję ją z godnością. Po pierwsze, rzeczywiście... bije się w swoje marszałkowskie piersi. Tak. Rozpędzony po tym, jak dopuszczałem sekretarzy stanu z rządu 2-tygodniowego, postanowiłem dla dobra kultury parlamentarnej i demokracji w Polsce dopuścić również sekretarza stanu z obecnego rządu. Myślałem, że spotka się to z przychylnym przyjęciem państwa,
ale faktycznie ma pan rację. Artykuł 186 precyzyjnie mówi, że tylko członkowie Rady Ministrów, dziękuję panie pośle Kaleta, mam teraz inne zajęcia. Dla państwa informacji, pan poseł Kaleta wniósł okrzyk Hołownia na premiera. To 186 rzeczywiście jasno mówi, kto może zabierać głos i tak właśnie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o państwa reprezentację w konwencie seniorów, jeżeli chodzi o państwa reprezentację w konwencie seniorów, artykuł 15, sam pan to podkreślił. Kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą. Czy reprezentowaliście osobną listę wyborczą, panie pośle? Dziękuję bardzo za to pytanie, panie Proszę marszałku. To są ważne panie proceduralne sprawy. Pan marszałek w tej chwili stosuje podwójne standardy. My rzeczywiście startowaliśmy razem z Prawem i Sprawiedliwością, ale państwo startowali razem z PSL-em. I mają państwo dwóch marszałków. To jest dopiero. Koalicyjny komitet wyborczy i klub to jest zupełnie coś innego niż koło i startowanie z tej samej listy. Zapowiada się kolejny wspaniały spór prawny, panie pośle. Będziemy na ten temat długo i namiętnie dyskutować. Na razie Prezydium Sejmu stoi na takim stanowisku, na jakim stoi. Serdecznie, panie pośle, dziękuję. Serdecznie dziękuję, panie pośle. O, jakie ładne zdjęcia. Możecie zamknąć nam usta zupełnie. Pan marszałek może sobie komentować wszystkie wystąpienia każdego posła. My nie mamy prawa wyjść na tę mównicę i swojego zdania powiedzieć. Panie marszałku, a co pan teraz robi, panie pośle? Panie marszałku, pana obowiązkiem jest prowadzenie obrad Sejmu, a nie komentowanie wystąpień poszczególnych posłów. Panie pośle. Pan nie ma do tego prawa. Mam, panie pośle, a jak pan będzie marszałkiem Sejmu, to będzie pan prowadził obrady dokładnie w ten sposób, którego pan oczekuje od marszałka. Rozumiem, że to może być trudne niekiedy spierać się i pokazywać różne punkty regulaminu i na komisji, i tutaj na Sejmie. Natomiast dura lex sed lex. Jest prawo i będziemy się do niego stosować. Czy ktoś... Cieszę się, że budzi to aż taką radość u państwa, bo to zwiastuje harmonijną współpracę naszych formacji tutaj. Rozumiem, że więcej głosów w tej sprawie nie ma. Nikt nikogo nie knebluje. Wszyscy, którzy chcą zabrać głos, mogą zabrać głos, ale w pewnym porządku, na który wspólnie się umówiliśmy. Jest to swoiste kuriozum, że ktoś zarzuca, że nie można zabrać głosu, kiedy ten głos w tej sprawie zabiera. Nie wiem, panie pośle Kaleta, jaki Rysiek? Ale Rysiek siedzi przecież grzecznie i się nie wyrywa. No, co panu chodzi? Już jakieś freudowskie marzenia i pragnienia tu się odzywają. Umówcie się, panowie, kuluary, sala. Moment, chwilę. 10 sekund na wejrzenie w sumienia poselskie. Wczoraj poseł Płaczek proponował, piękna świecka tradycja, 10 sekund. Panie pośle Kołodziejczak, ale pan się nie wypowiadał, więc nie może pan prostować, bo prostuje się swoje wypowiedzi, a nie czyjeś. Panie pośle, zgłosił pan wniosek i teraz, rozumiem, będziemy go głosować. Ale to będzie, panie pośle, never ending story, bo za chwilę będzie sprostowanie do sprostowania, a później jeszcze jedno sprostowanie. To znaczy pan rzeczywiście ma prawo formalnie do sprostowania, bo pan mówił i teraz pada pana nazwisko. Panie pośle Kołodziejczak, proszę nie iść tą drogą. Panie ministrze. Nie, w sumie może pan iść tą drogą, bo przechodzi pan tylko. Bardzo proszę o uspokojenie emocji. To jest Sejm, a nie stadion, choć też jest na S. Państwa okrzyki w momencie, kiedy rozmawiamy, kiedy mówione jest o polskiej racji stanu, są naprawdę nie na miejscu. A jeżeli chodzi o hasło murem za polskim mundurem, chcę państwa poinformować odnośnie tych zajść, które miały miejsce wczoraj pod Sejmem, że jesteśmy w momencie analizowania tych nagrań i wobec wszystkich osób, które dopuściły się hańbienia polskiego munduru, zostaną wyciągnięte konsekwencje regulaminowe, konsekwencje finansowe w związku z zakłócaniem porządku na terenie kancelarii.